Siema, z tej strony Huga, ty dzisiaj gra ze mną Gilatis. Hej, cześć, witajcie. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 4 Multiplayer Niedzielne Granie, tym razem z Gilatisem, bo byli goście, no i dosyć późno to nagrywamy, takie spóźnienie. Już, prawdę mówiąc, gdyby nie zbawca świata Gilatis, możecie dać lajka mnie, Gilatisowi, cokolwiek jeszcze, oczywiście link do Gilatisowego kanału w opisie, to nie byłoby pewnie GTA dzisiaj. No, możecie więc podziękować za GTA. Właśnie, możecie mi podziękować Gilatisowi też. Takie. No i Gilatisowi też możecie. Jak widzicie, dzisiaj jestem Brusim, tak jakby, no, żeby uczcić, oddać hołd Flotarowi i jego Flotarom ogólnie tutaj, to dzisiaj zagram sobie Brusim. Tutaj Gilatis już przyszykował jakieś autko, ale tak naprawdę myślałem dzisiaj, że pobawić się raczej nie tyle co na ziemi, może gdzieś podjechać kawałek, na lotnisko podjechać, byłoby dobrze. Żeby nie pobawić się tyle co na ziemi, co w powietrzu, bo powiedzmy sobie szczerze, nagrałem ostatnio dwa odcinki z Irealem i jutro teoretycznie miał być odcinek z Irealem, ale usunąłem po wyrenderowaniu ten drugi odcinek, bo robiłem sobie miejsce na dysku. Więc jutrzejszy odcinek, no, będzie inny zapewne, nie będzie z Irealem, tylko na przykład z Flotarem Gilatisem, może ze wszystkimi naraz, nie wiem, jeszcze nie wiem, jeszcze do tego zobaczycie jutro, no, może, nie będę mówił. Dobra, Gilatis, potrzebujemy helikopterów, chodź. Chcesz lecieć po tamte? Patrz, nie, stój, zatrzymaj się, no nie, kurde, o! To jest takie, nie chcę się zatrzymać, wyskoczę, zatrzymał się. Dobra, chodź do jednego najpierw w sumie. Ja tu wezmę car spawning, weźmiemy sobie to wielkie coś. Czekaj, bo teoretycznie nie wiem właśnie, czy brać tego, czy brać ten większy. Możemy ten wziąć na początek. Chodziło mi o ten, wiesz, o ten niebieski. Albo nie, dobra, nie ten jednak. Smutek, nie wsiadaj. Takie nie wsiadaj, jednak nie ten. Ten jest lepszy do tego, co ja chcę zrobić. Ten. No, całe szczęście, że jest troszeczkę większy i mi śmigła nie zahaczają. Spoko, że auto leży odwrócone. Czekaj, coś było, śmigła mi nie zahaczają. Jednak da zahaczały. No dobra, wsiadaj. Zamknięte, no serio. Dalej zamknięte. Dobra, no wsiadaj. Zawsze możemy się przekonać. Nie, już jest otwarte! Już, chodź. No. Naprawdę. Dobra. Proszę cię o jedno. Wyłącz godmoda i nie dawaj Never Wanted. Też słyszysz tą muzykę? Jaką muzykę? Już. Jaką muzykę? Czekaj, trzeba jakąś właśnie muzykę dobrą ustawić. Dobra, Vice City FM. Naprawdę bardzo dobra muzyka. Ale teraz potrzebujemy coś takiego jakoś. 6 gwiazdeczek, w ogóle nagle się helikopter pojawił, nie? I możemy się pobawić, bo jest tu taka fajna kamera, której nie robiłem zapewne na odcinkach jeszcze, a którą odkryłem właśnie podczas nagrywania z Irealem. Czyli na lataniu nawet nie tyle co z tej kamery jak samochodem, tylko z tej kamery telewizyjnej, nie? Najlepiej jakbyś zaznaczył mi jakiś punkt, do którego miałbym dotrzeć na tej kamerze. Gdzieś w mieście najlepiej, bo to już jest sprawdzone info, wygląda epicko jak się leci w ten właśnie sposób, jak to na przykład jest z płazów. Pokazała ci? Kamera. Nie. Masz tylko sam znacznik. Aha, dobra, to pokazało, okej. Okay. Dobra, muzykę zmienia, bo mnie denerwuje. Jednak? No. Może We're Hardcore Lives LCHC. O, dokładnie. Ta muzyka może być. Policja nas może ścigać, my sobie damy radę. Boże, epicka kamera. Nie no, najlepsza. Najlepsza na świecie. Tylko ciekawe, czy jest jeden punkt widzenia na tej kamerze. Zastanawiam się, czy jest ten taki z tyłu. A ty możesz sobie zmienić kamerę? Siedząc? W sensie, o, jest, dobra, jest kamera, GoPro.
na tą jakby pościg policyjny, wiesz, ta co się zmienia ciągle. Akcji, tak? No, akcji. Ci chodzi. Boże, ona jest genialna z helikoptera, naprawdę. Szczególnie jak się lata tutaj. Tak, tylko się nie rozbi. Easy peasy, man, easy peasy. Ja się rozbiję? Nie dam rady się rozbić. Boże, nie, ta muzyka też mnie denerwuje, muszę jakąś spokojną. Radio Broker? Nie. Ram Jam? O, Ram Jam mogłoby być, dobre. Vladivostok FM, chyba Putin FM w tej chwili. Zważając na sytuację w Rosji, to powinno się nazywać Putin FM. Taka jeszcze poprawność polityczna również. Patrz jak wyląduje tu. Chociaż nie, tu nie mam lądować. Dobra, nie Możesz ląduje lądować tu? Na samolocie nad nami. W jakim samolocie? Taki challenge. Na samolocie, no. Na bank dam radę, nie? No mówię ci. Czekaj. A próbowałeś? Próbowałem! Nie da rady. Sprawdzone info, potwierdzone. Flotar potwierdzi, mówię ci. Pod tym filmikiem Flotar potwierdzi, że nie ten, że się. Czemu ja mam otwarte drzwi? Bo się wychylasz? Może dlatego? W tej chwili też się wychylasz? Nie kłam. No wychylasz się, widzę. Patrz, są otwarte, a się nie wychylam. Wow, widzisz? Wow, wow, o, nie wychylam się nic. Mamy, czekaj, bo mamy tu lądować gdzieś, nie? I tak się zastanawiam, jakby tu wlecieć. No jestem ciekaw, jak wylądujesz. Na lewo, na dole masz tego, znaczek od H, od lądowania. Na dole jeszcze? Nie na Get Life Building? A możesz sobie tu stanąć, jak chcesz. No a gdzie? No tu chyba miał być, nie? No możesz stanąć, gdzie chcesz. Czekaj, bo chyba trochę zahaczyłem. Minimalnie. Tylko minimalnie, żebyśmy skrzydeł nie stracili. Nie mamy skrzydeł. I będzie gorzej. Dobra, skrzydeł nie stracimy. Nie martw się. Patrz! Wylądowałem! Kto nie wierzył, że wyląduje łapkę w górę, kto wierzył, to może łapka dać nawet dwie łapki w górę. Ej, czemu szyby pękły? Co żeś z nimi? Co żeś z nimi zrobił? Ej! Czemu szyby rozwalasz? Patrz. Bo mogę. Szyba nie chciałaby być przez ciebie rozwalona. Siadaj. Chodź. Czekaj. Ja bym chciał wejść na drugie miejsce, tak na dobrą sprawę. Weź ty kieruj, a ja sobie polatam chwilę. Tylko no broń bym się przyda. Tylko potrzebuję broni, więc... Jak kiedykolwiek latał. Ty nie latałeś? Nie. To będzie ciekawe. To takie, no mogę się przygotować na śmierć równie dobrze, wezmę sobie spadochron może też. Tak przy okazji, dobra. Siądę sobie. Czemu mamy 6 gwiazdek, czy mi się wydaje? No to zrobiłem, żebyśmy mieli. Ej, bo jeszcze nie wsiadłem. Dobra, bo jestem! Najlepsza ta... Dalej na tej kamerze dawaj, lataj. Mhm. Jesteś na niej? Nie potrafię na tej kamerze latać, a na tej mam latać. Zaraz o, to się będzie rozbijemy. Ciekawe. Czuję, że się rozbijemy. Ja to wiem. Lol, ruszam myszką i mi się kamera zmienia. A ta akcji. Mówisz? What? No, serio. Dobra, nie ruszam kamerą. Dobra, wiesz gdzie lecimy? Teraz ja ci zobaczę. Tak się domyśliłem. Możemy polecieć, powiedzmy... A taką prostą trasę ci wyznaczę tutaj. O, proszę. Gdzie to jest? Tu? Taka prosta trasa. Przeżyjemy, myślę, bo policja ma nas kompletnie w dupie, więc damy radę. Mogę postrzelać. Czemu się wydaje, że na razie to w kółko lataliśmy? No bo zrobiliśmy kółko naokoło jednego budynku właściwie. Czekam, aż mi wyznaczysz punkt. No wyznaczyłem. No wiem, dlatego lecę już w jego stronę. No ty lecisz do góry w tej chwili, nie chcę ci nic mówić. Wiem, że lecę do góry. Teraz lecisz złapać trochę prędkości. To wiesz, wiesz jak się dziwnie na tym lata? Wiesz co? Jakoś leciałem. Boże, ty lecisz jakbyś był jakiś pijany czy coś. Ej, no serio, ty nie lecisz do przodu, ty lecisz do góry, wiesz o tym? Wiem, bo próbuję, o. Chwili dziób do przodu. Aha, bo to jak się ruszy... Dobra, czaję. A ty latasz myszką? Co? Ty latasz myszką? Jednym i drugim. W sensie... Jednym i drugim? Czyli czym? Ja numeryczną, tylko i wyłącznie. Na numerycznej na strzałkach latam. Dajesz ósemkę, czwórka, szóstka na boki i dwójka jak chcesz, wiesz, przyhamować. I jolo. I lecisz.
Boże, ja tam szybciej na piechotę dojdę. Patrz. Ej, 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 nie. Dobra, uruchomiłem spadochron. Ciekawe, kto szybciej wyląduje, ja czy ty? Ja otworzyłem spadochron. Ty, nie. Patrz. Ja daj ci sygnał dymny. Daj ci sygnał dymny. Flotar, boże. Z przyzwyczajenia nazywam Gilatisa flotarem. Nie, bo zobaczyłem swojego skina i myślałem, że jestem flotarem. Czemu mi się wydaje, że ty spadasz, a nie lądujesz? Nie no, wydaje ci się. O, w ogóle jakiś śmigłowiec przyleciał. No, helikopterem. Ty, ciekawe, czy mogę wlecieć mu w te, w wirnik? Zawsze możesz spróbować, nie? Spróbuję. Ty, te debile we mnie trafili! Fuck, nie, oni mnie zabiją w powietrzu. Rozbili się. Wylądowałem. Ciekawe, kogo to wina, że się rozbili. Ej, challenge jeszcze completed. Drugi i trzeci ziomek jest. Ej! Osłaniaj mnie! Gratis, osłaniaj! 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 Oh fuck! Chcą mnie zabić! Lol, wylądowałeś. To jest takie osłanie mnie, osłaniaj, wylądowałem nagle obok mnie ciała. Dobra, Gilatis, ja cię tu będę osłaniał z super kamery. A ty się utrzymuj. Ty się utrzymuj, ja cię będę osłaniał. Utrzymuj się na 6 gwiazdkach. Dam radę, uwierz mi. Uwierz mi, dam radę. Wiesz co, a nawet mam, jak nie mam, dam rady, to dam radę. Co mam osłonę, więc. Myślisz, że masz tą osłonę? Mówię ci. Czekaj, bo tu jakieś agenty federalne. Idę, bo czuję, że chcesz się pozbyć mojej osłony. Nie, nie chcę się pozbyć swojej osłony. Tylko trudno jest na kamerze akcji dobrze latać i jednocześnie strzelać. I wszystko. I w ogóle mało policji jest na ziemi, więc wiesz, jak możesz, to rób hałas. Rób hałas. Oh my god. Lecę. Ej, trafiłem. Nie jest tak źle. Nie, ej! Beznadziejnie jest, że trzeba ze snajperką stać w miejscu, żeby celować. Trafiam, nie dziwię się. Leciałem centralnie nad nimi, więc trudno było tak trochę nie trafić. A tam jesteś. No tak! Teraz tam! Ja tu ratuję! Bez hitu, jak na fuksie trafiasz w nich, to po prostu nie wierzę. O! Ej! Co się stało? Co? Jesteś w wodzie! Skąd ta woda się znalazła w powietrzu? Ups, to tonie, ej, wiesz co? Wiesz co ci powiem, że helikopter, który wleci do wody, tonie. Nie! Gilatis, i tym samym normalnie wypisałeś na siebie wyrok śmierci. Mówisz? Tak, oczywiście bez tych, bez cheatsów czy coś gramy, więc będę musiał cię jakoś podejść, żeby cię ukatrupić. Mówisz? Nawet nie zabić, tylko ukatrupić. Będzie takie ukatrupić. Normalnie zniszczę cię teraz. I nie użyję do tego żadnych Never Wantedów czy cheatów. Tylko ja mam 6 gwiazdek, a ty masz 0. Nie, już mam 3. No tak, zaraz mnie policja zabije, bo oczywiście musiała do ciebie jechać, do ciebie jechało słod, nie? Jak ja zdobyłem gwiazdki, no to się zatrzymało na mnie. Więc muszę sobie najpierw poradzić z policją, która mnie goni. Oj, oj. Dobra, to tego broń sobie muszę przygotować. Ja sobie poradziłem z helikopterem. W tym czasie. Tylko, że ty tu latasz z RPG-iem, a ja z bronią na krótki dystans dosyć, więc jeps. Jeps. Fuck, tu też jest. Ej, no ja nie wyjdę z tego osiedla. Taki smutek. Dobra, Henrykę, co? Jaki Henrykę? No i zaraz zginę, już ginę. Ginąłem. Ginałeś? Jaki smutek. No człowieku, byłem pośrodku jakiegoś getta murzyńskiego, nie? A wokół mnie były dwa pojazdy SWAT i plus miliard policji, bo wszyscy do ciebie jechali, no i zaczęli mnie atakować. No, co, bo nie można sobie policjanta zabić czarnego? No nie, no porażka. No nie wiem, o co chodzi, co nie? Ty pewnie też nie wiesz, ale okej. Dobra. Muszę się jakoś obok ciebie dostać. Czemu ty jesteś już obok mnie? Halo? Halo? Co to za cheaty? Nie, może ty w helikopterze jesteś? Nie, nie jestem w helikopterze, wcale nie. Czemu się wydaje, że jesteś w pojeździe? Albo helikopterze? Czemu mi się tak zdaje?
co ty jakieś masz wychylane cheaty? O, tak, widzę, że ta sama broń będzie. Gilatis. No, ja w ciebie strzeliłem i stoisz w miejscu dalej. A wiesz czemu? Bo na wychylaniu nie działa. Włączyłeś sobie cheaty. Nie, nie włączyłem. Zobaczysz na filmie. I patrz, i teraz mnie obrażasz, bo nic nie miałem. Nawet nie miałem armorę, nic. Po prostu nie trafiłeś mnie, bo mówię, bo to nie działa na multiplayerze. Wychylanie się za rogów. Zemściłem się, buja. Dobra, teraz mogę się zająć lepszymi sprawami, czyli rozprawianiem się tutaj z policją. Mówisz? Tylko najpierw muszę policję jakąś dostać. Sorry. Sorry, przyczyniłaś się do zwiększenia mi poziomu gwiazdek. W sumie nie. Ale hookers. Niszczymy ludzi. Padłem. Wiem, bo do mnie strzeliłeś. Bo nagle mi HP nagle mi spadło. Wiesz? Kto do ciebie strzelał? No, ciekawy, jakiś snajper pewnie z daleka. Nie ciekawe, rozumiem. Ciekawe, dlaczego go policja zabiła, nie? Bardzo dobrze ci tak. Nie rozumiem. JP, niech zabija cię policja. W ogóle. Dobra, policja jest bardzo dobra, nie? Zabija takich morderców jak Gilatis. Nieprawda. To jest bardzo... Nieprawda, że zabija, czy nieprawda, że morderców? Nieprawda, że... Zabija morderców. Dobra. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Sneaky action. Wchodzę na budynek, a byłem przed chwilą w wodzie. Nikt mnie nie trafi. Boże, ty mnie teraz byś mógł zabić łatwo. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś niby? Nie ma mnie. No właśnie cię nie widzę i to jest ten minus. To jest twój ból. Czy ty jesteś w helikopterze? Nie. Ty nie możesz być w helikopterze. A tak na wszelki wypadek postrzelam do niego. Czemu jakiś gościu spadł z dachu? On nie spadł z dachu, on wypadł z helikoptera. Teraz spada cały helikopter, więc wiesz. Aha, widzę, że nie... Łot, gdzie ty jesteś, lol? Ej, nie no, ty pewnie na niewidzce już idziesz. Nie, Giland, nie idź na niewidzce. Nie idę do ciebie na niewidzce, czemu miałbym iść do ciebie na niewidzce? Nie, tylko nie na niewidzce, Gilatis. Peleryna niewidka. Przecież ciebie nad wodzie nie ma. Lol. No jak to nie? Mnie zaraz policja zabije na tym dachu. O my gdzie, skąd tu się policja wzięła? Ty mi powiedz lepiej. Gin! No wcale nie na niewidce! Nie! No nie! Nie! Przecież wlazłem tu bez. No tak. Fajnie, że cię nie było widać. A widzisz. To tak samo jak z tym wyglądaniem zza rogów. No chyba, że nie wiem, no to może. Ale to z wyglądanie to na pewno nie działa, bo wszystko jest nagrane. A do ciebie nie mogę powiedzieć, bo nie jest nagrane. Haha. Dobra, w takim razie, jak chcesz walczyć, no to dobra, no. Tylko i tak muszę ci powiedzieć, że dobiłeś mnie tak na dobrą sprawę. Dostałbyś tylko asystę w LoLu. Nie, no w LoLu dostałbyś akurat fraga. Ale gdzie indziej dostałbyś tylko asystę, bo 3/4 HP zbiła mi policja na górze. Więc wiesz, to... Ja do ciebie wchodziłem z ogryskiem HP. No, a ja do ciebie nawet nie widziałem, więc... Więc co to miało być? Ja cię nie widziałem. To jest niesprawiedliwe. Czemu mówisz? Mi spadło? Ej, co jest? Ty czekaj, bo ja... No właśnie. Czemu zginąłeś? Co? No bo mówię ci, że mam ogryzek HP, jeden tylko raz do mnie strzelił. To jest śmieszne, bo ty zginąłeś, a w tym samym czasie spadł tutaj helikopter. I czy to jest przypadek? A jest kierowca? Czy to jest przypadek? Mnie się pytasz. Kto kierowcą był? Ej, czemu mnie gonisz? Idź ode mnie, zły człowiek. Nie, patrzę, czy nie ma nikogo w helikopterze, ale widzę, że nie. Idź, czekaj, muszę na neutralny teren przejechać, żeby tam się strzelać. Mówisz? No, na neutralny teren, który mnie jest na pewno... Ta dzielnica. Dobra, jedziemy stąd. Uciekamy. Muzyka musi być inna. To na pewno. Dobra, jadymy. A gdzie jest jakiś neutralny teren, na którym można się postrzelać? Fajnie. Na pewno nie ten słup, w który wjechałem. Mówisz? No, na pewno nie ten człowiek, którego przejechałem. Tak. No co ty? Nie, to na pewno nie jest neutralny teren. Lol. Wypadłem przez szybę.
Ludzie, więc wiecie, no zapinajcie pasy ten tego, jak jeździcie. Ja bym go zabił. Potrącił cię. Widzę to. Kto mnie potrącił? Kto mnie potrącił? Ty mnie potrąciłeś, zły człowieku. Ty mnie potrąciłeś. Płać za swoje czyny. Płać za nie, płać mi za swoje czyny. No jeszcze do mnie strzela. Nie wiem, chciał przejechać, to jeszcze do mnie strzela. Co za zły człowiek, Boże, ledwo przeżyłem. Jeszcze cię auto. Stary, ty mi autem zbiłeś prawie całe życie. Wal się! Boże, Boże. O, prawie życie mi nie zostało. No dobra, fuck. I tak cię dogonię, wiesz o tym. Czekaj. No jak wjadę we wszystko po drodze, co jest, to... LOL! What? Nie dogonisz mnie tak łatwo. Prawdę mówiąc, to nigdy mnie w ten sposób nie dogonisz. Co tam, Gilatis? Bo słyszałem przed chwilą, że mnie dogonisz, nie? Ups. Aktualnie mamy problem z autem. Problem się rozwiązał. Spalił się chyba problem. Nie. Nie? Wybuch? Nie, tak. No, byłem blisko. Dobra, mam neutralny teren od razu. Dobra, chodź tutaj gdzieś. Przyda mi się akacz jakiś, nie? No tak, akacz by mi się przydał w sumie. Dobra, chodźcie. Idziemy tutaj. A gdzie jest to? Idziemy. Chodź, MM4 i lecimy. Czekam na ciebie tutaj, normalnie, Gilatis, bez RPG-ów, pamiętaj. Bez RPG-ów, to jest najważniejsza zasada dzisiaj tutaj. Bez RPG-ów, ja potrzebuję sobie znaleźć, kurde, dach by mi się bardziej przydał. Chociaż dzielnica z czarnuchami też jest dobra, jako ta bezpieczna, nie? Hej, nigga, hej, niggers. Ej, oni są tymi. Biedakami, czy coś. Biedaczki. Poloczki, biedaczki. Jestem w warsztacie samochodowym. Tutaj mnie nie zniszczysz, na pewno. Co, przyjdziesz i pójdziesz i powiesz, że chcesz przefarbować swój samochód? To ci nie pyknie. Dawaj, czekam. Czekasz? Czekam. Stoję i czekam po prostu. Stoisz i czekasz? Tak. Gdzie ty jesteś, Gilatis, bo ty coś knujesz. Murzyny uciekają. Ja. Chyba cię zobaczyli. Dzięki. Tak łatwo tu nie wejdziesz, nie? A, dobra. Czekam. Dalej czekam. Dalej czekasz? Mhm. Ej, bo ty już gdzieś tutaj jesteś. Kurde, jesteś już gdzieś blisko. Jak to możliwe? Czemu ty z RPG-iem biegasz? Au. No już nie mam HP. I tak nie miałem HP już. Nawet nie widziałem swojego. Miałeś HP. Bez RPG-a być! Ty zły człowieku! Tak? Taki z ciebie oszust? Tak? To ja wyłączę policję, proszę bardzo. Policja wyłączona. To już cheatujesz. Policja wyłączona. Ja nie powiem, kto tu pierwszy z RPG-iem zaczął biegać. No nie wiem. Gdzie wbiegłeś? Czemu wbiegłeś do warsztatu? No nie wiem. Co tam, Gilatis? Jak się umierało? Ja nie znam tych miejsc, Boże. A tu jestem w ogóle pierwszy raz w tej dzielnicy. Jakich miejsc? Kurde, coś mnie przejechało. Na niewidoku chodzi, co za frajer. Nie strzelaj do mnie, zły człowieku. No. Nie widziałeś granata, który wpadł obok twojej nogi? Ja tak czekałem tylko, aż zobaczysz, czy dostałeś ten granatem. O, fuck. Fuck, uciekać. Uciekać. Co za down, tu będzie strzelał, szaleniec.
Szalony człowiek z RPG-iem. Chodź tu! Uciekać! Uciekam, uciekam, uciekam. Fuck! Ty mnie chyba trafiłeś. Nie wiem, nie widzę. Fuck! Zabiliśmy się nawzajem. Wiem. A, w tym samym momencie ten snajperkę sobie przypłaszczyłem i... No powiedzmy, że wymierzyłem ci sprawiedliwość. Dlaczego płoniesz? O, nieważne. Nie! Ej, przeżyłem! Ej, obrażeń nie dostałem. Teraz dostałem. Jak ty jesteś na... Wywaliłeś! Ej! Gdzie dobre! Ty jesteś? Stary, dostałem rakietą prosto w nogi, nie? No. Jeżeli, że wywaliło mnie do góry, to nie straciłem życia. A nie mam nieśmiertelności. Mówisz? Tam. No, wszystko jest na nagraniu. Więc zobaczymy. To też jest? Tak. Takie niestety, tak. To też jest na nagraniu. Wiesz co jest śmieszne? Pokazuj mi dalej, że jesteś na górze. A mi pokazuje loading, więc w takim razie w tym odcinku to było na tyle. Dzisiaj grał ze mną Gilatis. Hej! Dzięki za oglądanie i na razie.